bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. W imieniu własnym wójta gminy Jakubów, w imieniu pana przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, pana Krzysztofa Domańskiego oraz gospodarza tego pięknego obiektu, pani Marii Pruszyńskiej, dyrektora zespołu szkół wieku, powiem, serdecznie pragniemy państwa przywitać na kolejnym gminnym Dniu Edukacji Narodowej. Co prawda w kalendarzu to święto obchodzimy jutro, ale ja myślę, że to jest dzień zasłużony na odpoczynek, a świętować trzeba, jak to w polskim zwyczaju, mamy 3 dni przed, 3 dni po. Wszystkiego, proszę państwa, najlepszego. Proszę państwa, każde święto jest okazją do tego, żeby osoby wyróżniające się wyróżnić nagrodami, kwiatami, a także innymi formami naszej wdzięczności. Myślę, że ten moment właśnie nastąpił. Bardzo proszę panią sekretarz o pomoc. Pana dziedzica, również i pana przewodniczącego. Proszę państwa, rozpocznę od wręczania nagród. Co roku wójt gminy ma taki przywilej, że może nagrodzić swoich dyrektorów. To są bezpośredni moi pracownicy. Dyrektorzy robią to w stosunku do nauczycieli. Pozwólcie, szanowne panie, panie dyrektorki, żebyś tutaj wystąpił przed nami. Zapraszam panią Kraczewską, panią Michańską, panią Kronosę, proszę bardzo. Szanowne panie, szanowne koleżanki, na pani ręce również zostaną przekazane kwiaty w podziękowaniu za pracę i trud wszystkich waszych pracowników. Państwa też może odczytam jedną przysłowiową. Czy mogę poprosić o jeden tekst nagrodowy? Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznaję paniom nagrodę za wkład pracy włożony w rozwój placówki skierowanej przez panie oraz za dobrą współpracę z radami pedagogicznymi, rodzicami, środowiskami lokalnymi w zakresie realizowanych swoich zadań oświatowych. Serdecznie gratuluję. Dla udowodnienia i dla kamery pokażę, że nie tylko jest tutaj pisemko, również jest koperta. Serdecznie gratuluję. Również pragnę na ręce pani wicedyrektor Agnieszki Mułki złożyć kwiaty. To nasz jedyny wicedyrektor w naszych placówkach oświatowych. Zapraszamy serdecznie. Proszę państwa, są wśród nas wyjątkowi goście. Ja ich nie przywitałam, ale teraz pozwolę sobie to zrobić. Jest to pani Krystyna i Jan Kupiec. Wielkie brawa dla nich. Pani Krysia i pani zaproszone tutaj do nas. Zapraszamy serdecznie pani Krysiu. Proszę państwa, mianem kapituły naszej gminy, zdaniem kapituły naszej gminnej, która przyznaje statuetkę Przyjaciel Gminy Jakubów. Państwo zostali uznani za takiego przyjaciela właśnie w tym roku podczas naszych dożynek gminno-powiatowych, które się odbywały w ostatnią niedzielę sierpnia. W tym gronie, kiedy właśnie oświata była odznaczana tą statuetką, wszystkie panie dyrektor odebrały taką statuetkę. Państwo również zostali taką statuetką odznaczeni, uhonorowani. Niestety z celów takich innych niż możliwe były Państwo nie przybyli, ale są dzisiaj. Są oboje emerytowanymi nauczycielami, działaczami społecznymi i
za tą wieloletnią pracę, teraz współpracę z nami, bo Pani Krysia i Pan Jan cały czas z nami współpracują tutaj w dziedzinie kultury i za tą całą działalność, nie tylko nauczycielską, ale i tą społeczną, pragniemy Państwu, tutaj jest Panem Przewodniczącym, przyznać tą statuetkę w okolicznościach dzisiejszego Dnia Nauczyciela, Dnia Edukacji Narodowej. Też postanowili podarować nam dzisiaj prezent wyjątkowy.
podarują nam odrobinę swojej energii, żywiołowości i uśmiechu. Proszę popatrzeć, posłuchać. Przed Państwem ananasy z drugiej klasy. Pani poszuka. No dobrze, no to pani Niko, to ja idę.
Pamiętacie, co się kiedyś działo w naszej pracowni komputerowej? Pamiętamy, Mateusz, oj, pamiętamy, pamiętamy. Po dwie osoby do jednego komputera. Walka, kto będzie trzymał mysz, prawda? Mój laptop wiecznie nie działa. A dzieciaki? Dzisiaj wszyscy do szkoły przychodzą z własnym laptopem. A mi właśnie informatyk zaszczepił strychałkę do komputerów. Od tamtego czasu jesteśmy nierozłączni. To znaczy, ja i mój laptop. Uwaga! Uwaga!
za to, że ty stałaś w kolorowych dresach, a laski w kuzy schodenkach biegały po polu księdza. Słychać TV.